Psalm 119 mówi nam o umiłowaniu prawa. Błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy miłują prawo. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że prawo pańskie jest również bardzo wymagające, że prawo pańskie chce, abyśmy wymagali od siebie, abyśmy mogli, możemy powiedzieć, byli także w pewnych sytuacjach ascetyczni, w jakiś sposób względem siebie rygorystyczni, to czasami to prawo może nas zniechęcać. Może nam się wydawać, że lepiej by było, gdybyśmy tego prawa nie przestrzegali. A tutaj psalmista mówi: błogosławieni, którzy prawa tego przestrzegają. I myślę, że aby zrozumieć ten psalm, trzeba spojrzeć na te słowa refrenu: błogosławieni najpierw słuchający Pana. Dlaczego? Dlatego, bo najpierw musimy się wsłuchać. Jak dobrze się wsłuchamy, często potrzebujemy do tego zatrzymania, potrzebujemy do tego ciszy, to wtedy to prawo zrozumiemy. Wtedy Pan otworzy nasze oczy, abyśmy mogli to prawo podziwiać. Dlatego starajmy się wsłuchać, zrozumieć o co chodzi Panu w Jego prawie. A wtedy okaże się, że ono wcale nie jest takie rygorystyczne, wcale nie jest takie ascetyczne. I te wymagania prawa mogą sprawić, że będziemy w pełni szczęśliwi, w pełni błogosławieni.